Małopolski konserwator zabytków w trybie natychmiastowym nakazał zasypać wraz z odtworzeniem powierzchni odsłoniętych murów dawnego ratusza. Prace archeologiczne na sądeckim rynku prowadziła Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego. Po zakończonych robotach odsłonięty teren zabezpieczono gałowłókniną, co według konserwatora zabytków może się przyczynić do zniszczenia murów. Decyzja jest stąd, ponieważ odsłonięte relikty zostały zabezpieczone jedynie doraźnie poprzez przykrycie ich gałowłókniną budowlaną, a teren został ogrodzony. Natomiast z punktu widzenia konserwatorskiego takie zabezpieczenie reliktów w obecnych warunkach atmosferycznych jest niewystarczające. Dużym zagrożeniem dla reliktów murowych jest ich przemarzanie i cykliczne zamarzanie i rozmarzanie, co może prowadzić do rozsadzenia murów i degradacji. W związku z tym konieczne jest ich zasypanie i w ten sposób zabezpieczenie. To sprawa kuriozalna, komentuje Jarosław Suwała, prezes Sądeckiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Jak mówi, decyzja w tej sprawie, choć komentowana w mediach, jeszcze do niego nie dotarła. Nie została zainteresowanym doręczona ani stronie, czyli Sądeckiej Agencji Rozwoju Regionalnego, ani Urzędowi Miasta. I teraz pytanie powstaje takie, czy to jest jakiś nowy sposób doręczania medialnego i ogłaszania jakichś takich dziwnych decyzji, bo teraz nam się jest bardzo trudno odnieść do tego. My zakończyliśmy badania archeologiczne z końcem września zeszłego roku i wtedy zostały ruiny zabezpieczone gołowłókniną, zostały przykryte w ten sposób, żeby mogły całą zimę przeczekać do rozwiązania sytuacji z koncepcjami i do prowadzenia procesu inwestycyjnego. I jak dodaje prezes SAR-u, nie rozumie, dlaczego decyzja zapadła dopiero teraz, kiedy kończy się zima, a wraz z nią niekorzystna dla odsłoniętych murów pogoda. Ja podam Państwu przykład Muszyny. No tam ten wykop, te fundamenty ratusza, bo tam jest dokładnie ten sam temat, tylko na mniejszą skalę, były wystawione na te czynniki atmosferyczne 2 lata, 3 lata i nie było problemu. Nie było nagle takiej kwestii, że trzeba je zabezpieczać, nie wiem, odtwarzać płytę rynku. Jednak Muszyna wydaje się tu nie najlepszym przykładem, bo jak widać na prezentowanych zdjęciach, odkrywki były zabezpieczone w zupełnie inny sposób. Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego ma czas na zabezpieczenie do 30 marca. Ten termin, który jest podawany tam, koniec marca do wykonania, to jest zupełnie niemożliwe do wykonania, a szczególnie w zakresie odtworzenia płyty, ponieważ na to trzeba wykonać konkretny projekt, to są bardzo duże środki, to jest o wiele większe środki niż te badania, które prowadziliśmy. A jeśli rzeczywiście jest zmiana tutaj stanowiska konserwatora i wymóg tego, żeby zakopać te fundamenty, to my oczywiście możemy je zasypać do takiej powierzchni, do takiego poziomu, jaki będzie wymagany przez konserwatora, ale tak jak mówię, bez konieczności odtwarzania tej płyty zniszczonej. A jak dodaje wiceprezydent Artur Bochenek, miasto chce, aby ten teren został wykorzystany jako atrakcja turystyczna. Powstały 3 koncepcje inwestycji realizowanej na bazie odkrytych murów. Mamy już gotowe koncepcje. 2 tygodnie temu wystąpiliśmy o program prac konserwatorskich do konserwatora. O zalecenia konserwatorskie, tak. Jesteśmy na etapie zlecenia projektu budowlanego, architektonicznego i chcemy to po prostu wykonać. I jak dodaje Artur Bochenek, prace budowlane miałyby się rozpocząć w 2022 roku. Koszt inwestycji wyniesie od 6 do 2 milionów złotych w zależności od wyboru koncepcji. Miasto nie ma na razie na ten cel zabezpieczonych środków.